Cześć, to Mr. Knight, a to kontynuacja serii LEGO Star Wars Skywalker Saga na moim kanale. Musimy przekonać Luka, żeby został naszym mistrzem i nas uczył. Gramy już, wydaje mi się, ósmą część przygód, sequeli filmowych o Star Wars. I musimy jako Rey dotrzeć do Luka Skywalkera. Ostatnio sobie właśnie skończyliśmy na tej planecie. Co to była za planeta? Achtu! Na Achtu skończyliśmy. Tu jakoś tak. No a zatem idźmy do przodu i szukajmy Nie Luka, tak będę z jak w tobą filmach. rozmawiał. Czemu nie? Jestem z ruchu oporu. Przysłała mnie Leia. Potrzebujemy pomocy. Dokładnie. Halo! Leia, twoja siostra cię ją przysłała. Musimy się tam jakoś dostać. Zostaw mnie! Ciekawe tylko jak. Dostaliśmy się, to była Przestań łatwizna. za mną chodzić. I zdążyłeś się przebrać? Luke. Ała. Idziemy za tobą. Przysłał mnie ruch oporu. No Cokolwiek właśnie. Powiesz, nie interesuje mnie to. Ale mistrzu Skywalkerze... Zawsze jesteś taka denerwująca. Chyba tak. Nie wiem. Wiem, że jedynie, że idziemy tuż za tobą. Czemu nie chcesz mnie wysłuchać? Słuchaj, jesteś miłym dzieciakiem. Ale nie jestem zainteresowany. No czemu nie chcesz... O, poczekaj, Luke. Mam coś ciekawego. A, tu jest ta ciemność. A, bo jest tam i Chewie, zapomniałem o nim. Biedny Chewie został sam bez pana Solo. Jak on sobie poradzi, to nie wiem. Mistrzu! Ale... Chodzi o najwyższy porządek. Nie ignoruj Wiem, nas, że chłopie. Nie słyszysz. Ukrywa się jak tchórz, Luku, w swoim terze. Gra nas prowadzi na koniec wyspy, widzę. Dosyć. Jak się nazywasz, dzieciak? Rej. Skąd jesteś, Rej? Znikąd. Nikt nie jest znikąd. Jacku. Niech będzie, to się liczy jako znikąd. I może powinnaś tam wrócić. Mamy teraz wracać? Nie, ja dziękuję. Ale mamy laski na plecach oboje. Tuż za tobą. Nie damy ci spokoju, dopóki nam nie pomożesz, Mister Luke. Słuchaj, skoro musisz za mną chodzić, to może się chociaż przydaj. Zgubiłem butelkę na mleko. Idź ją znajdź i mi przynieś. Abyś nam nie uciekł, Luke, jak nam uciekniesz. To daje słowo, że cię chyba za uduszę, nie zabiję, ale uduszę. Nie będę ci gonił przez całą tą wyspę durną. W ogóle co na niej mieszkańcy robią? Powinien być tylko Luke. On chciał zostać sam. No widzicie? Ludzie tu są. Znaczy ludki takie dziwne jakieś. Myślałem, że lud będzie totalnie sam. Dzięki. Tylko sobie nie myśl, że to... Kontynuujemy tryb. Fabularny.
Oj. Co ty robisz, Luke? Wiem na Rey. Luke jej nie daje spokoju. Znam i co tu się stało? Ale skąd ty znasz oryginalne teksty Jedi? Czemu tu jesteś? Jakaś część mnie zawsze tu była. Chcę, żeby ktoś pokazał mi moje miejsce we wszystkim. W tym wszystkim? Nie. Nie. Pochaszczelili. Opruga. Wyjaśnię ci sztukę Jedi i czemu musi się skończyć. Ja nie lubię tego końca. Kiepski pomysł, naprawdę kiepski. Sam się nauczyłeś, ale innym już nie chcesz pomóc. Nigdy tego nie zrozumiem. Sam chciałeś, żeby cię wszyscy uczyli. Po czym zrezygnowałeś z nauki innych? Taki trochę mały hipokryta, taki delikatny, ale zawsze hipokryta. Sam coś chce, ale tego nie robi dla kogoś innego. Jak to się mówi? Nie, to źle to nazwałem, bo hipokryta to raczej mówi komuś, żeby tego nie robił, a sam to robi. To więc to nie jest trafne określenie, mi się wydaje. Jednakże w tych okolicznościach Luke zachowuje się minimum arogancko, bo ktoś do niego jednak przyszedł po te nauki, ale on ze strachu zrezygnował. Przynajmniej takie są gotowa moje opinie szkolenie na temat Luka w tej siódmej części. Jakim cudem Luke tak szybko doszedł tutaj? Oddychaj. Nie uda się. Wyspę. Jest jeszcze coś. W głębi wyspy. Ciemne miejsce. Bardzo niedobre. Wzywa mnie! Oprzyj mu się. Poszłaś prosto w kierunku mroku. Ta jaskinia. Muszę zobaczyć, co tam jest. Oj, Luke już się zawodzi. Po Benie Solo, czyli Kylo Renie. Luke jest zawiedziony i boi się, że każdy będzie przechodził na ciemną stronę mocy. Przynajmniej takie, tak było we filmie, nie? Luke się bał o to, że przejdzie ktoś na ciemną stronę mocy, ktokolwiek kogo czegoś nauczy. A Ben Solo, czyli Kylo Ren, to z tego co pamiętam, to jest syn Hana Solo i Rey, czyli jest to siostrzeniec Luka. Główny wróg Rey, Rey i ruch oporu, to jest siostrzeniec Luka Skywalkera, bo jego siostra miała właśnie tego syna, który się zbuntował przeciw światu. Ale była też fajna teoria o nim, w którym Kylo Ren od początku jest dobry i to wszystko było jego wielki, wielki plan na uratowanie rodziny. Ona opowiada o nim, opowiada ta teoria o Kylo Renie, który od początku wiedział, że Palpatine żyje i wymyślił wielki plan, jak to wszystko obejść. Bo wszyscy myśleli, że Kylo Ren... O, tu musimy wejść. Że Kylo Ren jest zły, on tak na początku, od początku tak naprawdę działał na dobro ruchu oporu. Skoczyliśmy tu. O nie. Gdzie my jesteśmy znowu? Teraz tu.
A rozumiem. Śmieszne to dosyć. Chodź tu, Rej. No i przeszliśmy. No powiem wam tak. Fajna. Zagwozdka. Kilka rej na raz. Ciężko spokojnie. No i właśnie mamy kontynuację misji Zbadaj tajemniczą jaskinię. Kontynuujemy tryb fabularny. Co Rej odkryje złego? Przyprowadzisz mi Skywalkera. Widzisz moje otoczenie? Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Ja nie widzę twojego. Spóźniłeś się. Przegrałeś. Znalazłam Skywalkera. Opowiedział ci wszystko? Jak zniszczyłem świątynię, wyczuł moją siłę. O, mamy historię. Jak wyczuła Kylo Ren'a. I bał się jej. Nie jesteś sama. Ty też nie. Dość! O matko Boże. Biedluki. To prawda? Przez ciebie taki jest! Opuść tę wyspę! WDF, rób, jest tu zły? Przytrzymaj, aby podnieść broń, aby przy użyciu mocy. Od kiedy Rey może używać mocy? No przecież my to wiemy. Nie, jednak nie pamiętam sterowania. Dobra, nie było tematu. Dosyć lub. To prawda? Przestań! Czemu Rey może pokonać Luka? Luke, muszę wiedzieć! To na co było to szkolenie? Co się stało? Chciałem go szkolić, przekazać swoją wiedzę. Snoke zdołał go już spaczyć. I mnie zdradził. Jeśli mu pomogę, Ben Solo powróci. Rey, nie rób tego. Więc w tobie nadzieja. Skończę z tym wszystkim. Nie wolno tak skończyć ze wszystkim. Joda to zniszczył. Bena Solo straciłeś, ale Rey nie możemy. Joda, w jakim jest Rey? Tylko że Joda już nie żyje w tej momencie gry. Porozmawiam z Benem. Jest w nim nadal dobro. Wiem, czuj, ale muszę spróbować. Stare wspomnienie, o. Ale blokowaliśmy. Pole do. Musimy tu lecieć. Kraft. Rey wyczuwa gdzie jest. Właśnie Ben Solo. I przez to lecimy tam. Co?
gdzie lecimy? W tym kierunku. To trochę czasu minie. Ale lecimy bardzo szybko. Rozpoczynamy tryb fabularny. Jak najszybciej. Oto my. I ucieczka. No matko boska, co tu się dzieje? Prosto na statek imperialny się wbiegaliśmy. Jeszcze nie prosto tego pod... robić. Jeszcze prosto pod Bena? Czuję twój wewnętrzny konflikt. Rozrywa cię. Moje sumienie jest czyste. A Ray, czemu się przebrałaś? Nadal cierpisz. Czuję to. Mamy podobną nadal scenę cierpisz. Co do Dartha Vadera. Z Luke'iem Skywalkerem, teraz jest tak samo z Benem Solo. I z Rey. Możemy rzucać już klonami? Czyli Rey też możemy rzucić. Nie, naszą postacią rzucić nie możemy. Patrzcie, jak widzicie, Kylo Ren jest dobry jednak. Dosyć. Ale się nim dziwnie gra. A to za co? Dosyć. Otwórzmy ten włas. To w takim razie do czego jest to? Prawo, góra, dół, dół. Prawo, góra, dół, dół. Kurde! Prawo, góra, dół, dół. I do czego nam to było? W sumie do niczego, bo wszystko mocą zrobimy. Co ty tutaj robisz? Nieplanowana inspekcja zajęta. Masz same najważniejsze zadania, widzę. Coś mówiłaś? Obkręćmy to. Marka, hej. Użyjmy też tego. Żeby zdobyć to, co nasze. Ale ten miecz jest fajny. To wszystko. Mamy mini zestaw. Wreszcie. Ej, patrz, uwolniła się z kajdanek. Ale trochę bekowa sprawa. Idziemy. To jest Rey. Lubię się znęcać nad klonami. Jeszcze po ciemnej stronie. Widzimy się z najwyższym wodzem. Jest stosowny do okazji. Ale już komunikacja poprzez moc wymagała zdjęcia koszulki. Zaskoczyła mnie. Dość już. Najwyższy wódz nas oczekuje. On pewnie ma koszulkę. To jest chyba... I on mówi, ale może jestem za niski na szturmowca, ale... O, panie Kylo, dzień dobry. Nie rozumiem. Nie potrzebujemy panelu, żeby gdzieś wejść. Nasza moc za nas wszystko robi. Mogę się sama zabrać do Snowka, jeśli masz sprawy do załatwienia. O co tu chodzi? O, złoty obiekt, którego nie zniszczymy. Schowajmy ten miecz. No.
Rozwalimy wszystko po drodze, Rey. Idziesz z nami. Mam wrażenie, że ścigamy ten ruch oporu od zawsze. Nie możemy ich wziąć, wysadzić czy coś? Nie rozumiem tego. Ścigacie od zawsze. To za durny klon. Ale fajnie, no, że w końcu możemy pograć. Musisz komentować wszystko, co robimy? No, Rey jest chyba irytująca trochę, ta Kylo Rena. Ale staram się zrobić coś pożytecznego i zdobyć mini zestaw. Rey, odsuń się łaskawie, dziękuję. Wcale to takie skomplikowane nie jest. Dajcie nasz mini zestaw, dzięki. Możemy iść do Snowka? Zobaczymy się z wodzem w stosownym czasie. Zobaczymy się z wodzem w stosownym czasie. Cicho bądź. Bo cię wyprowadzę stąd w kawałeczkę, dziewczynko. Ale nie rozumiem, czemu masz już ten strój, jakbyś stała się nagle Jedi. Już bez szkolenia, bez niczego, już wszystko umiesz. Dosyć tego, marny klonie. Chodźmy zatem do Snowka. Ej, ale my się wracamy, bo już tu byliśmy. Nie zwróciłem nawet uwagi na to, że idę w złym kierunku. Sorki za to. Nie z tego się spodziewałem. Schowamy ten miecz. No. W końcu żeśmy schowali ten miecz. Niech mocno otworzy włas. Nie wszyscy władają mocą, wiesz? Może tak trochę szacunku dla starej, dobrej pracy fizycznej. Czemu to nie działa? Zabytkowy. Coś mówiłeś? Marne okablowanie. Jesteśmy źli, możemy cię zabić. Działa? Proszę kontynuować. I żegnaj, Rey. Ben, kiedy zetknęliśmy dłonie, widziałam twoją przyszłość. Jej kształt. Nie ugniesz się przed Snowkiem. Zmienisz stronę. Pomogę ci. Ja też coś widziałem. I dzięki temu wiem, że kiedy przyjdzie ta chwila, to ty zmienisz strony. Staniesz u mojego boku, Rey. Nie stanę. Idźmy już, koniec zabawy. Teraz już możemy naprawdę iść. Chyba, że... No, a zrobimy to tak. Będziesz mogła. Tam te drzwi się otworzą? Wodzowi, czemu zniszczyłaś tam kuchnię? To moja wina? No tak trochę. Niekompetentni serwisanci. Mówiłem, żeby to naprawili. Dołącz do mnie i to naprawimy. Wiem, co robisz. Może jednak ty dołączysz do mnie i to naprawimy. Nie możemy po prostu razem? Dobra, ale i tak do mnie dołączysz. Widziałem to. Nie dołączę. Ale wytniemy trójkąt. Prostokąt.
Nadal nie wiem, ile Ahsoka Tano ma lat teraz. Czy w ogóle żyje? Ona była starsza od Luka. A skoro Luke już jest stary, no to Ahsoka Tano w teorii też. Ale czy to prawda? Nie wiem. Ahsoka Tano może już nie żyć w tych czasach. Nie każmy wodzowi czekać. Poważnie? No ja, bo Leia i Luke są młodsi od Ahsoki. To Ahsoka już po prostu nie żyje. Młoda Rey. Mamy naszego Snowka. Podejdź bliżej, dziecko. Nie doceniasz Skywalkera i Bena Solo. Aha. I mnie. Masz w sobie ducha prawdziwego Jedi. Mój godny uczniu, synu mroku, spadkobierco Lorda Vadera. On się nie porównuje do Lorda Vadera. Przeznaczenie. Wiem, co muszę zrobić. Zasada dwóch? A kim jest w ogóle Snoke? O, teraz się udało dopiero. Zabiliśmy Snowka właśnie. I walczymy ramię w ramię z Kylo Renem. Pretoriańscy strażnicy. Damy se radę. Tu. Ej no. Damy radę. Czyli teraz gramy Benem. A to jest ciemna strona mocy, będzie łatwiej. Dosyć. Wykończmy go. Rey, przygotuj się. Nic się nie stało. Wszystko gra. Wszystko tam w trybie dobrze? O mnie się nie martw. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja radę sobie dam. Ale go ciśniemy pełną mocą. Koniec. Ciebie się muszę pozbyć. Wszyscy nosicie hełmy. Czemu ja nie mogłem? A czemu w ogóle... Tak swoją drogą nie mogę użyć mocy. Już prawie koniec. Wykończmy go. Thank you.
dosyć tego. Kończymy zabawę. Pa, pa. Dość. Dosyć. No i się udało. Wow. Oj, ale fajne gacie. Flota! Dążymy uratować flotę! Rej! Dołącz do mnie. Możemy objąć władzę i zaprowadzić nowy porządek. Nie rób tego, Ben. Chodź. O nie, zniszczycie miecz zaraz. No i co zrobiliście? Holder ewakuuje załogę do promów. Planuje opuścić statek. Znaleźliście tego łamacza kodów? Znaleźliśmy. Jakiegoś. Dasz sobie z tym radę, tak? Ukrywam nas. Nie powinni nic widzieć. No i mamy. Status poziomu ukończony. I w tym miejscu skończymy fabułę. Wszystko będzie dobrze. A jak nie, długo się nie będziemy martwić. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku na moim kanale i do usłyszenia. Cześć!